Siedzi dwóch kolesi w kinie, a przed nimi taki wielki, łysy drechol, grube karczycho, złoty kajdan na szyi, z dziewczyną siedzi. Jeden z tych kolesi do drugiego. Stary, założę się z tobą o pięćdziesiąt zeta, że nie klepniesz łysego w glace. No dobra, w sumie co mi szkodzi? Myśli ten drugi i klepie łysego w glace. Łysy się odwraca, a koleś. Krzychu, to ty? A nie? To przepraszam? Łysy. Żaden Krzychu, dotknij mnie jeszcze raz, to ci... I się odwraca. Na to ten pierwszy koleżka do drugiego. Stary, świetnie to rozegrałeś, ale idę z tobą o dwieście zeta, że go drugi raz nie klepniesz. No dobra, w sumie co mi szkodzi. Myśli sobie ten drugi i pacły se w glace. Łysy zjeżony się odwraca, a koleś. Krzychu, no kurwa, osiem lat w podstawówce, ze trzy lata w jednej ławce przesiedzieliśmy, krzychu. No nie pamiętasz mnie! Łysy, nie byłem kurwa w żadnej podstawówce. Zaraz ci tak przypierzę, że się nie pozbierasz. Zaczyna się podnosić, żeby wylutować kolesiowi, ale dziewczyna łapie go za rękaw i mówi: No daj spokój, Józek, film jest, a ty będziesz jakiegoś cieniasa bił. Chodź do pierwszego rzędu i oglądajmy. Łysy niezadowolony, ale idzie z dziewczyną do pierwszego rzędu. Siadają. Pierwszy koleś znowu do drugiego. Stary, naprawdę jestem pod wrażeniem. Nieźle to wymyśliłeś, ale idę o tysiaka, że go trzeci raz nie klepniesz. No dobra, w sumie co mi szkodzi? Myśli ten drugi. Idą do drugiego rzędu. Siadają za łysym i koleś wali łysego w łeb. Łysy się odwraca, na maksa napięty, a koleś. Krzysiu, to ja tam na górze jakiegoś łysego poglacy napierdam, a ty tu w pierwszym rzędzie siedzisz.